miło w kawieczkę. Joe, z którego będziemy używać radia? 3-4, 3-1-4-8. Jak chcecie, można 3-4-8. 5-5, hold it off. Gdzie jest dramat? Tu jest. Którego radia będziemy używać? 7-4-8? Trzecie. 7-5. Mam 3 radia. Wywal. Czekaj. No wywal 152. Albo 148. Ty masz 5 tylko ze mną na trójce na 6. Dobra. 7-5-2 wyłączył. Apel do wszystkich, te słuszności? Na trójce mówisz, no dobra. Bizon i Michu, tak. Mhm. Okej. Okej. Pablo, też radio, słuchaj mnie? Tutaj Alfa, te słuszności? Dobra, 5 w pojazdach jeszcze. Panowie, macie 2 minuty, pojazdach jest sprzęt, do tego czasu każdy ma mieć ogarnięte radia, być ciszony odpowiednio, pobierać sprzęt, za 2 minuty robię briefing do dowódcy. Sam bardzo możesz tam podejść. Kwadwa przyjął. Dobra panowie, pobierzcie sobie dodatkową amunicję, granaty, pojazdy. Raz, dwa, raz, dwa. Wchodzę tu Alfa, chwilę nie będzie za nocności. Na piątce to jest 1-4-8? No, no, spokojnie się nie wiem. Dobrze. Zaraz wam powiem, jak się podzielimy. No, bo bierzemy 2 pojazdy. O kurwa, się strasznie źle cię słyszę, słabo. No, nie słychać go za bardzo. Będziemy zajmować pozycję. Teraz mi słychać lepiej? Tak, tak, tak. No, dobra, super. 1-4-8? Będziemy chyba tym jechać? Chcecie wiedzieć, jakby mi kojfnął, to możecie nadać, nie? Widzą Okej. 1-4-8 na trzecim, a nie 3-4-3? 3-4-3 trzeci też. 3-3 mam. Aha, okej, okay, rozumiem. Durz? Tak, Wyrek? Jak to wygląda z medykamentami, z leczeniem? Zaawansowany, można używać wszędzie, każdy może używać. Orenilow jest medykiem, tak? Mam żadnych... No powiedzmy. Nie, dobra, dobra. Starczy ci medykamentów w ogóle? Czy czegokolwiek? Mam 2 morfiny, 2 adrenaliny, 4 bandaże. To powinno starczyć. Jesteśmy... Masz markery na mapie. Okej. Nie wiedział, gdy to mnie łazi. Znaczy oni w opisie misji na forum było, że oni w razie tego, jak będą, będą podwyższeni za granicę, mogą pewnie wkroczyć, prawda? Tak, no ale to już wiecie, mówię. Dobra, Michał Bizon, jak chcecie, możecie pobrać z tym, z ciężarówki, ale się im ściągnie. RKM-a żadnego nie ma. No to szkoda. Jakiś kolor mamy? Mamy 3 radia. Które i który kanał? Redu, kolor jakiś mamy czy nie mamy? Kanał 5. Jedna osoba może mieć tam 1-4. Kolory? Kolor czy jakiś mamy czy tak nie? Nie. Jesteśmy oddzielną drużyną. Po co nam kolor? Jesteśmy rebeliantami. No tak trochę. Ty jesteś murzynem. Czyli 1-5-2 mogę wywalić, tak? Jak chcesz, może wywalić. Ta partyzantami. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A tutaj. GPS-a nie dali. Zgubiłeś kombiniarę. Flashbangi są. Michał, to jest radia. A jak tam panowie gotowi? A, jeden gotów. Alfa 2 gotowe. Dobra. Michak. Kuzę, będziesz prowadził samochód. Dobra. Reszta ładować się. No jedynka. Jak to żeś Bobik wsiadł? Wszyscy. No my bez Redu. Dobra, ja wysiadam, że zostańcie tutaj. Kto pytał o radia? Hotel to Alfa, proszę o potwierdzenie. My pojazdów nie używamy wcale.
Czy możemy sobie podjechać na przykład przekaj, z granicy którym, punktu 1? Dobra, możemy podjechać. Zabijemy, pojedziemy. Gdzie twoja kominiarka? Odtarłem sobie nią tyłek. Który ty jesteś w teamie, Mik? Jules. Tam się spieszamy. Jules, prowadzisz do punktu 1. Zabezpieczasz go. Dwójka zostaje w lesie na południu. Tak, żebyśmy kurwa skokami skakali. Jedynka zajmie, dwójka później przejmuje te zabudowania najbliżej granicy. I dopiero później Jules, jak dwójka nam powie, gdzie jest najlepsze miejsce, żeby kurwa to szybko przejść niezauważalnie, ty Jules będziesz na szpicy przechodził. Okej, okay, jaki jest tak, pierwszy cel? Idziemy czas na fabrykę. Słuchajcie, najgorzej będzie przeskoczyć kurwa przez tą drogę i ja tu takich... No i przez płot, dokładnie. Ale kurwa... Chodzi mi o drogę 113-888. Ten będzie przez skok najcięższy. No nie wiem, prawdopodobnie jedna sekcja najpierw zbliży się jak najbliżej tej drogi w tych lasach i dopiero druga będzie przeskakiwać pod osłoną. No innej opcji nie widzę. A to jeszcze w trakcie, no będziemy dynamicznie. Wyznaczyć sobie zastępców tak, żeby kurwa, no nie wiem, dostaniesz, jesteś nieżywy, ranny, żeby kurwa druga osoba maximalnie po minucie już była na radiu i to ogarnęła. Nawet zrobić do końca linię dowodzenia, tak żeby kurwa nie było później sytuacji, kto bierze radio, nie? A ja nie wiem, co się dzieje. I to tyle, no nie wiem, kontakt ogniowy, zielone światło. No i tak myślę, że mniej więcej będą się nas spodziewać w tym rynku. Tak, a więc się cofać w kałbym. Dokładnie. Na głośno, spokojnie, jak będzie trzeba to się czołgać. No nam się nie śpieszy, według uznania. Dobra. Widzą ty po mnie. Huta tu Alfa, Alfa za 30 sekund będzie gotowa. O kurwa. Po mojej śmierci Bobik przejmujesz dowodzenie. Mistrz, pojebałeś się radia. Co jest? Teraz. Panowie, jak będziecie gotowi, to na pojazdy. Co chciałeś? Weź tam sierpnij jakimś kolorem. Będziemy was łatwiej rozprawać. Co? Jako medyk będzie mi was łatwiej rozpoznać, jeżeli tam będzie któryś ranny. Pierdolnik, ten jakiś niebieski czy czerwony, nie wsadzę. No ja jako dowódca sobie wezmę żółty. O, żółty też może być. O, na żółto się robi? Tu jest. Zróbcie się na żółto, no. Podjedziemy trochę do celu. Później. Czwarty. Ale czwarty pojazd. Zajmij kierowcę. Kierowcę? Drzwi wyrwali z mojej strony. Jak był ten pomad, przypomnijcie mi. Co? Jak była blokada prędkości tutaj w tym pojeździe? Delete? Dobra. A po co ci blokada? Daleko nie będziemy jechać, bo na piechotę będziemy większość łazić. Redu, jaki tam było w razie czego na 152 z szefem? A 148 trójka. Medykamentów dużo masz tam, Kornilow? 4 bandaże i po 2 to w plecaku masz? Tak, w plecaku. O kurwa. Apteczka osobista jest jedna w pojeździe, jakby chciał jeszcze. Tak więc nie zostałaś rannym. Taka apteczka nie ma w pojeździe, jest narzędzia. Tutaj już wszędzie. Słuchaj. Ale coś się przydaje do niej. Czekajcie, chwila. Będziemy z Alfą 1, tak? Zaraz czekamy na sygnał.
Cholerna ręka! Kto to wymyśli? Żeby się ręką zasłaniać, kurde. Jedziemy do zero. Będziemy jechać. Jedź za nimi. Kierownicę masz po złej stronie. Importowane. Zapierdalają. No. Kto nas nie rozwal tam. Wjedź samochodem do stodoły. Nie do tej stodoły, tej drugiej, tej czerwonej. Ta wstecz. Aż lusterka to widzisz. Ej! Czekaj, my wysiądziemy, a ty weź zaparkuj tam do stodoły. Siadać. Panowie, powtarzam, pojazdy schować w krzakach. Dole gdziekolwiek. Przyjął. Brama jedynka gotowa. Schowaj do stodoły albo do tego dobra, magazynu, jedynka, tam też powinna być wielka brama. Zajmij kropkę na zachód od naszej pozycji, ten lasy. Sprawdź już ten las, ale stamtąd się nie ruszaj. Przyjął. Naruszam pierwszej kropki niebieskiej, jakieś 340 metrów na zachód. Ruszamy. Oj, 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 oj. W całym magazynie powinno się dać tam. A nie, to nie jest magazyn, to jest kurde ten. Dobra, teraz sobie jeszcze czekam. Jules wysłałem na niego tą kropkę, Julesa. Tutaj na zachód, do tego lasu. I czekamy na Tiberasa Szchałasa. Chodźcie tutaj, chłopaki. Delta. Jak się do stodoły nie da wjechać, to nie wiem. Może tam za drzewami, za stodołą tam może gdzieś schować. Dobra. Masz jeszcze chwilę czasu, bo jeszcze nie ruszamy. Masz tak jesteś? Nie widać cię tu tylko prawie. Kostek, 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 kostek. Dawaj, trzymaj się. Kurde, na razie. Ty masz tu tylko dwóch, nie? Trzech. Kuza jeszcze, ale w samochodzie jest. Ta fabryka, ta co mamy ten? To jest tam? Okej, okay, już mam rozejście się po tym to nie lecie. Prawdopodobnie no, nie będzie, ale już się, wczujmy się w klimat, kurwa. Północny zachód, ta. I Radu, jak Jules zajmie jedynkę, przeskoczycie dwójkę mi zajmijcie, tak żebyście mieli oko na nas przy tej granicy. Dobra. Kurwa najciężej przejść. To my będziemy już ruszać. Co ja może Marasa nawet puszczę? Czekaj, czekaj, czekaj. Aha. Kuza jest? Jest. Maras? No. Jak będziemy mieli zabezpieczoną dwójkę, najpierw przejdzie moja drużyna przez granicę i później wasza. Poczekam aż przejdziecie. Znaczy, słuchaj, my nawet no. Tam już w jedynce się odłączymy do was. Aha, od dobra. Was, dobra. Tam będę jedynkę miał zabezpieczoną. Na jedynki. My nie będziemy... Jedynka jedna zabezpieczy sekcja, druga będzie od razu na dwójkę szła, to w tym momencie już możecie iść sobie dalej, nie? I panowie wiadomo, jak najwięcej za sobą zabrać. Tak. Ale pieniędzy czy ludzi? Najpierw ludzie, później będą pieniądze. Jak są wśród nas Polacy, to i samochody weźmiemy.
Ale ja zameldę, jak będziecie już tam. Jesteś na pick-upie? Ktoś tam jedzie z tyłu. Powiem tak, żeby odbezpieczyć broń. Okej, 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 to tam do tego lasku wjedźcie i tam się zabukujcie. Trzymaj się chyba na drodze. Kurwa. Tak, ktoś tam jedzie. Nasi jedną. A. Nasi się zbliżają od wschodu. Mam lornetkę chociaż. Całkiem nieźle jesteśmy zbrojeni. No. Podoba mi się. W nocy byłoby gorzej. Pytanie, czy dla nich. Chociaż w nocy to ja już się nawalczyłem to. Alfa na pozycjach wyjściowych, czekamy na dywersję z tą brawą i może ruszać. Jedzie ktoś. No. Aliens, jesteście w lesie? Dobra, panowie, przygotować się, zaraz ruszamy. Zaraz będziemy ruszać. Jedynka, ruszycie od razu, jak dam znać do jedynki. Okej, okay, dobra, tam powolutku. Na razie jesteście chyba jedną z najbardziej wysuniętych sekcji. W razie W będę za najpierw podobny. Na razie dla was tam maksymalnie punkt 2 wychylcie i tam zostańcie. Klasek, bo nie wiem, czy mapa dobrze odzwierciedla, ale tam mniej więcej te klasek w zobaczcie. Macie już tam z przodu wysuniętych chłopaków, widzą coś? Tak, las czysty. A wieże widzą którąś, cokolwiek, zwierz? Nie. Dobra. Tam te wzgórze 122 wysłania. Jak, są, jak to są te wysokie wieże, to przejebane mamy. Ja nie wiem, które to są. No nieważne, zobaczymy w praktyce. Ja potem się przemieszczę, jakby się przemieszczycie, przemieszczę się w rejon 22. Będę starał się maspotować. Okay. Tak, Natalinia nasz. Może będzie tam jeszcze jednak kudyś, no, nie, że to jest pogada, wiesz? Będę mi ciekaw radzić go za modem. Ty dramat, my jednak z wami do dwójki pójdziemy, okej? Okay? Okej, okay. No to mówię, ale będziesz przeskakiwał przez mur? Znaczy, ja w dwójce odbijam od razu, tak północ, północny wschód, idę wzdłuż granicy i potem zejdę prawdopodobnie. Dobra, to ja tylko dam swoim halo i możesz ruszać od razu. Widzę, że twoich z Delty ładnie już się przebili daleko. Masz z nimi kontakt? Co? Masz kontakt z tymi, co tam wysłałeś na północ? Tak, oni mają tam osiągnąć ten lasek, w którym właśnie są i na razie tam oczekiwać. Mam z nimi kontakt, bo na 1-4 ja mam swój kanał. Ja wykładam taką możliwość, że LED będzie w ogóle nie chroniona. No nie wiem, no ja się tam spodziewam najgorszego przeciwnika, ale... Albo będą chronić gdzieś zewnątrz. Może, Blue, no, ale słyszycie, Blue jest obsadzona. Ja myślę, że on się spodziewałem, że my przyjdziemy tędy. Niech oni powiedzą, jakie to są wieże, bo kurwa ja nie wiem, jaka to jest wieża. Stalowe. Było, stalowe to takie standardowe. Czyli to takie w chuj wysokie z Altis. No. Przyjąłem manerw i szybki zmiana pozycji po strzelaniu. Bany, mam jeszcze bany. Dobra, to ja ruszam. Tak. Ale no. Jakby co to są takie dobra, wieże stalowe. Dobra, jedynka, zaraz dojdziemy do was. Dwójka, przygotuj się. Wielkie. No, tak będziemy iść. Jest Barney? Macie lornę. Kierunek marszu? Nie posiedzam. Pójdziemy do jedynki. Dobra, ruszamy do niebieskiej pierwszej kropki na zachód. Redu. Przyjął. Idziemy. Ruszać panowie. Już. No przyjechać. Pamiętaj, żeby ścieżyć się za granicą. Ciężko będzie, żeby się spoznaje, bo macie jeszcze zbliżę 100. Tam w tych klasach spokojnie, nisko. Mam czas. No dobra, to zdaje się na naszą umiejętność. Słuchajcie, strzały z przodu.
widzę SB2. Przyjął. Tak, zrobimy sobie 30 sekund odpoczynku pod stodołą i ruszamy dalej. Dobra. Przytupnijmy sobie tutaj, przy 30 sekund odpoczynku będziemy ruszać dalej. Dobra, idziemy. Jesteśmy w punkcie drugim. Okej, zajmijcie pozycje osłonowe i daj znacie. Zająć pozycję na piętrze, na oknach. Możesz też wysłać jakąś czujkę na inny kierunek, tak żeby nie wszyscy w jednym punkcie. Tak żebyście widzieli naszą przeprawę przez ten mur. Co jest, kurde? No, niby nic nie jest. A czekaj, weź się chodź tutaj lewiej na środku. No rzeczywiście, nic mi nie jest. Ale masz pokrzowiony ten, weź sprawdzę cię chodź tutaj lewiej. O co tu chodzi? Nie, no jesteś czysty. Dobra, na razie nie jestem w stanie zdolny. Nie wiem, kurwa, jebłem się w łeb chyba w ścianę. Obstawcie górę i jeśli nie będzie rady, chcę, żebyście obserwowali zachód i północny zachód. Znajdźcie pozycje dogodne do obserwacji. I oczekujemy. Bobik? Tak? Zejdź na dół, Kornilow, idź na górę i rozglądaj się na północny zachód. Bobik, zrób małe rozpoznanie w kierunku granicy. Co tam się dzieje? Góry nic nie widać. Średnia smakliwość w okiennicę. Bobik zrozumiał, ruszam. Bobik, ruszaj. Tylko się nie narażaj zbytnio. Nic tu nie widać stąd. No właśnie, okiennicę sobie. Lipa. Nic, to trzeba poza budynkiem. Redu, jak tam zajęte pozycje? No, wypuściłem czujkę, jesteśmy w budynku i czekamy na dalsze rozkazy. Alfa 2 jesteś? Tak, wypuściłem czujkę, jesteśmy w budynku, czekam na dalsze rozkazy. Okej, gdzie masz tę czujkę? Tak, żebym poinformował resztę.
poszła tak w stronę od A2, to tak poszła w stronę granicy trochę, rozejrzeć się. Ma dostępność do tego radia, więc on słyszy nas. Granica już jest tam po drugiej stronie tego wału. Co to za strzały w ogóle? Drona zastrzeliwują? Przypominam, wyciszyć się za granicą i na latach operować. Jak się czujesz, Rado? Ufa, przyjął. Pamiętajcie, żeby się wyciszyć, jak będziemy już za granicą. Nic ci się tam zbania, to nie kręć, nie tego, mrużycie. Co? Pytam jeszcze, czy ci się tam zbania, to nie kręć, nie mrużycie. Wszystko okej? Okay? Tak. Pierdolnąłem się wtedy, kurde, w ścianę. Co, kto tam idzie zaś? Dobra, nasi. Jedynka. Jestem cały poraniony. Dramat zmienia się ze wrowie przy przyklejony do rowu. Co dalej? Powtórz jeszcze raz ostatnie. Stoję przyklejony do rowu. Co dalej? Przechodźcie przez ten mur. Tutaj dwójka, ruszymy za jedynką. Ile powtórz? Idziemy, panowie, w stronę wału na 310. Bobik, okay, jesteś tam? Dwójka, przechodzisz się do przeskoczenia. Przechodzisz przez pozycję jedynki do lasu. Pierwsza niebieska dwójka. Przyjął. Bobik, gdzie jesteś? Ktoś mnie słyszy na tym radiu? Bobik? Bobik, słyszysz mnie? Mamy kanał czwarty krótkiego? Mamy kanał czwarty krótkiego? No to kurwa, czemu Bobik się nie odzywa? Strzały jak. Kanał czwarty? To prawo strzały. Zmieniamy. A. 3-4-3, kurde. Na początku tak było powiedziane. Widzieliście Bobika? Mieliśmy też drona, ale całkiem strzały jakieś słyszę. Tutaj dwójka, jesteśmy koło pozycji jedynki. Jednego człowieka nie możemy znaleźć. Prawdopodobnie nie nastawił radia dobrze. Strzały na zachodzie. Dobra, zignoruj, leć dalej. Jedynka przejął, ruszamy do niebieskiego punktu. Chcę, żebyście wszyscy mnie słyszeli na radiu. Teraz nie będziemy się komunikować werbalnie. Przynajmniej jak najmniej. Do lasu zabezpieczyć się pozycję, daj znać, jedynkę się wyprzedził, czy dalej do 3. Bobik? Poszał. Kierunek? Kuza Kornilow? Kornilow cały, że tam wiemy. Już cały. Bobik? Ale to co was? U nas wszystko w porządku, widzimy dym przed nami. Kto kurwa strzela? Dostaliśmy ostrzał od strony tych elektrowni wiatrowych. Okej, jedynka, ruszaj, ruszaj, z pozycji dwójki. Nie wiem, do kogo strzelają, chyba na oślep. Bobiek, słyszysz mnie?
uważacie, gdzieś tam strzelali od 2-5-0. Powoli się podczuł game do przodu. Nie podnoście się, oni walą na ślepo. Ta dwójka, my się powoli podczołgiwujemy na zachód. Okej, przyjął jedynkę, jak coś kontynuować, cały czas na nas. Troszkę na północny, na 3:30. Stajemy od nich z lewej, na się zmienił. Kto do mnie strzelał? Czy mamy korzystać z tego? Nie wiem, ale na drzewie mi się zatrzymało. Tak, ktoś mnie zauważył. Przede mną jest. Red? Jesteś? Jestem przy trzech trupach. Oj, towarzysz, czekaj, aż zyskam przytomność. Kurde, nie widziałeś do niego strzelać, bo wygląda jak nasz. Przeciwnik umodurowania Marfa, to jakby co. No właśnie to są... Wcześniej widziałem specjalsa generalnie jednego. Tak, na lewo mam zabudowanie na północy. Stalker, masz bojowe zadanie, dobierz radio od jednego. Ja mam jeszcze 3 radia. Sprawdźcie, czy nie żyją przypadkiem. A to nie sprawdzałeś? Dobić, dobić. O, nas wytłukli. Szybko poszło. Zginąłeś, tak? A. Ja byłem obok was. To się na, prędko przerzucam. No, dobili mnie. No nie tyle, że cię dobili. Po prostu egzekucję wykonał. On szedł do ciebie akurat na spektatorze, kiedy mnie znalazłeś. To oni 5 sekund wcześniej mnie kurwa Red, dobili. Ale ty jeszcze żyjesz, ty chyba nie umarłeś. Chyba, że masz Twitcha opóźnionego. Dobili mnie. Bo na Twitchu jeszcze masz cały czas umierasz. No bo to 2 minuty dałem tego. Aha. Całą sekcję wybili, chyba gości na nas wybili. Wszystkich nas rozjebali. Znaczy, patrząc na to, jak tam oglądałem to wasze zagrywki, mieliście zajebistą pozycję w budynku i nie wiem, dlaczego żeście ją opuścili.
Bo to mieliśmy przekroczyć granicę. A stamtąd tak nic by nie było widać. Oni po prostu sobie siedzieli w krzakach i czekali, kiedy my przyjdziemy. To tak jak pluton egzekucyjny. Kurwa, ale trzeba było się wpierdolić, widzę teraz główną bramą, kurwa, tam nikt nie pilnuje. No ze Spectra jesteś teraz? Tak. Agora z Alienzo siedzą w budynku. W takich sytuacjach sprawdza się tylko kurwa rosyjska taktyka. Żelazny walec, wszyscy na kupę razem. Aura! Nieprawda. Rosyjska taktyka polega na tym, że wycofują się za Kaukaz i czekają na zimę. Nieważne, jest skuteczny. Ale dramat żyje chyba tam jeszcze. A. O, oni nas rozstrzelali i sobie wrócili z powrotem do tego. Tak. Tak, ja widziałem, oni się zapakowali na samochód, odjechali ten... Tam, gdzie no Predek właśnie jedzie i to nie wiem, czy on... To on was strzelał... Chcielibyście po statach zobaczyć na game. Towarzysz, no zastrzelił trzech nas, wszystkich. Towarzysz tam siedział z Hidrany. Chyba to była trochę pozycja do ataku. Znaczy tam cała sekcja chyba towarzysza, bo tam ginęli no, pięciu. Praktycznie nasza sekcja wyginęła cała, ale... Ale widzę, że... Było chujowo, ale stabilnie. Wszyscy, cała reszta naszych, kurde, się przedarła. I naciera dalej. No i dobra. Ale wyspa dronem zaraz znajdzie ich chyba. Coś tak czuję. Redu, teraz technicznie. Ty mnie nie słyszałeś na radiu? Na jednym, a nie na drugim? Nie. W ogóle cię nie słyszałem. Gdzieś, nie wiem, gdzieś ty w las, czy cię zabili wcześniej, czy nie wiem. Nie miałem z tobą kontaktu w ogóle. Nie, no w tym momencie, jak krzyczałeś do mnie, Bobby, gdzie jesteś, to ja nadawałem na radiu, mam ostrzał, nie wchodźcie w to miejsce. No ja nie rozumiem, bo 3-4-3 na czwórce było, tak? No. No, to było ustawione, ten... A miałeś jeden... las między wami? Nawet oni prawdopodobnie... Wszystko było między nami. No to sorry, ale ktoś tutaj musi chyba iść i poczytać o falach radiowych, jak zachowują się w armii. Byli 20 metrów ode mnie. No, coś tu wygląda na to. A. Reset. Co oni tam powiem? Z Ramatem walczą. No to oni byli ode mnie góra 40 metrów, no więc nie mów mi tu o radiu. Co tu się kurwa stało, ty? Mowart jest na tyłach kurde niebieskich, nie strzela do nich? O, teraz jednego zabił, teraz drugiego. Dalej zabił wszystkich. Dramat nieprzytomny chyba leży, czy nie, to Dramat ich zabił. Dramat tam rzeźnie robi teraz, całą sekcję wytłuk niebieskich teraz. Zemsta jest słodka. Wszystkich wybił. Jeszcze jest chyba nieprzytomny jeden, kto to jest? Nie widzę takie małe te pierdolone. Mowart i Turski. Turski gdzie indziej, ale Mowart leży nieprzytomny, no już go dobił. Dobił go? Nie dobił go, kurde. Ten dramat. Ten odzyska przytomność, a nie wykrwawi się chyba. Już raczej nie wróci do życia. Dramat zemstę zrobił teraz. Co tam się dzieje? Widzę Tiberiasa, jedzie w samochodami jadą teraz nasi. Co tu będzie? Co tu będzie? Jechało wsparcie, nasi przyjechali. Wyspę będą chyba szturmować teraz, w jego bazie. Bo chcą odciąć ich od bazy. Ty, wygramy to chyba. Nasi praktycznie są wszędzie, a oni tylko koło bazy się kręcą. No bo oni się skupili, wiesz, myślą, że jak uciekną do bazy, to ich nie wystrzelamy, bo nie możemy tam wejść, tak? Wyspa przyjął taktykę, że tych, co znajdzie dronem, to wyśle tam patrole. A oni likwidują te patrole po kolei. Tak. Tylko że teraz mają sytuację taką, że nasi już są, kurwa, głęboko dosyć. No kurde, oni są już nasi 400-500 metrów za granicą.
i zajmują zabudowanie, nie? I jak dojdą do miejscowości, to będą mieli przesrane. Szkoda, że pierwszy zginąłem, no kurde. User joined your channel. No Redu, ktoś musiał być... Nie, pierwszy ja byłem, sorry, pierwszy ja byłem. Co tam jeszcze jest? Berek jeszcze żyje. User joined your channel. Berek to u nich uważa, bo tam jeszcze go znajdą. Dramat robi Rambo teraz akcję solo. Jeszcze, może zabije jeszcze Tasmana z szakalem Mirkiem, tam pięciu jest. Kurde, ciekawe, co na nich wlezie. I wiesz co, obstawiają chyba już w miejscowości kościół? Czy co to jest? Tam Serkiew była, no. Tam kościół miał. Oni wyznaczyli sobie jakieś tam dwie czy trzy pozycje, które mieli zająć. Nie wiem, przeszukują miejscowości. Redu, już chyba się domyśliłem, co się stało, że wyście mnie nie słyszeli. Co się stało? No weszłeś do dołku pewno. Byłeś w dole. Nie, tam. Nie. Mikrofon miałem przekręcony kuźwa do góry. Ja pierdolę. To tam wiesz, No, założyłem słuchawki, nie przekręciłem mikrofonu. Wszyscy niebiescy jadą do miejscowości. Halo, halo? Halo, halo. Halo, halo. Kurde, ale nie, powiem ci, jest tu Bober? Jest, nie bo... ma. Nie, Bober nie ma, Bober żyje. Kurde. Bober, jak oni tam zjebali, nie? To jest mu opowiedziane. Nie ma Bobera, jest Nie ma Bobera. Ale Mewar jest? No jest, nie, Mewar się wyłączył. Mewar to nie ma. Ale żeście wleźli na Dramata, Dramat was wykosił wszystkich. A wiesz czemu? Bo zaraz na samym początku poranił ich wszystkich, nie? Nie wiem czemu jeden typ zniknął, bo powinno być ich czterech. Turski zniknął, nie wiem w ogóle co się stało z Turskim w pewnym momencie, w ogóle wyparował. I oni byli wszyscy ranni, nawzajem się łatali przez 5 minut, a ja sam ich nie wiedziałem, go słyszałem do tego Berka. On tam jest na mapie 100 metrów od nas i tak właśnie gadał, że ja go słyszałem, nawet Dramata słyszałem. Ja tam biegłem, ale go nigdzie nie miałem wypatrzeć. W końcu się odwróciłem, bo musiałem radia przyłączyć i dostałem headshota. A tamci, kurna, mówię, to co Bober tam odpierdolili, to masakra, nie? Łatali się, patrzyli lufami do siebie, a Dramat ich wystrzelał po prostu. Zero krycia perymetru. To wy nas... Jak żeście wiedzieli, że my tam będziemy? To możesz na chyba być znowu. Wtedy. No. Mamy uławę. Tylko, że mówię ci, problem polegał na tym, że tam miałem wszystkich rannych ludzi i ja sam usłoniłem ich. Macie uławę, a nasi już są głęboko u was, kurde. Żeście się wpłynęli na nas, a tam już... Wiesz, na tarczy na całą, pełną skalę. Znaczy, wiesz co, nas jest za mało, żeby to móc w ogóle pokryć. Dlatego macie drona. No ale i tak nas jest za mało po prostu. To powinniście bronić z newralgicznych punktów, a nie tam przy granicy stać. No właśnie posłał nas tam wiesz jak wyspanie, żeby tam jechać, nie? No to pojadę, ale myśleliśmy, że ruszycie... To było na pewną śmierć właściwie was wysłał. Jakby tam byli wszyscy nasi, to byście kurde... Wiesz co, wszystko było dobrze do momentu, kiedy musiałem po prostu kazać... Czemu macie dwa drony? Do punktu tego tylu chyba, nie? Jeden mamy. To co, Mirko jedzie główną drogą z lewej, kurde, wróg. Wiesz co, Red, mówię, wszystko było dobrze, jak nie musiałem cofnąć Toxa, bo Tox był pomiędzy mną, a właśnie tam, gdzie szedł Dramat, nie? I Tox go dorównał, ale kazał mi go wycofać właśnie na pozycję Charlie i w tym momencie straciłem. Po prostu osłonę i zostałem tam Mirko sam. Mirko robi rajdy teraz, o! Rambo, kurde. Co tu jest? Ktoś ma przejebane. Nie wiem, na razie u Predka oglądam i Predek się przedziera dzielnie. Nie wiem, ja tam Mirko nie widzę. Mirko jedzie tym samochodem. Ja widzę Majka i z kimś tam jeszcze. Ło, ale ktoś dostał. Co to jest, kurde. Jules obrywa. Będzie zaraz po Julesie.
A Mike? Majku, gdzie jest? Majku się czołga. Wierny Majku. Te dymy to w ogóle tak mają wyglądać? Bo u mnie to są takie malutkie kłębki dymu i to jest wszystko. Bo one się zapadają pod teksturę. Ja pierdolę. No to jest Borchom, Borchom jest dopiero. W ogóle, na wszystkich mapach tak mam. A masz Blastcora podpiętego? A. No to go odłącz. To jest Blastcora? Tak. Ale ja nie już mam takie ładne dymy zawsze nie. były na Blastkorze, teraz mam takie gówno. Ale po co ci ładny dym, jak i tak i w pewnym momencie go przestaje widzieć? A gracz też, jeżeli nie ma u siebie zainstalowanego Blastkora, to i tak... Tox jedzie. Gdzie masz go? Tox chyba oberwał. Majku nie, zaraz to... zajmie Toxa. O, Majku, bierz go, jest, zabił go! A, walcz, walcz! A jak spieprza teraz... A jak ucieka teraz ta terenówka teraz? To Toxa nie jest? Toxiu. Ale Tox on nie zginął, prowadzi. On się przesiadł. Tak? Tak, on się tylko przesiadł. To fajnie. Walcz Toxiu, pozabijaj ich wszystkich. Oni źle robią, że się wychodzą, oni powinni się pochować i podpuścić ich na pole. A wiesz co jest najlepsze? Jeszcze mamy sporo naszych ludzi obsadziło wyspę. Jak wyspa wychyli czoło, kurwa, z bazy, to go odstrzelą. No i jest pita, bo nie możecie strzelać do bazy. Jest no wiem, że... dlatego czekaj, może wyjdzie. On nie wyjdzie, on jest tak zrobiony, że nie może się ruszyć. Tak powiedział, on się stąd w ogóle nie ruszy. Tak, pokaż wyspę. No wyspa po prostu wyrzucił klawiaturę przez okno. Wyspa siedzi na ławie, ma swoją robotę po prostu. Gdzie on ten wyspa jest? Skar, nie wolno było wchodzić do bazy, ale granatami ją mogą obrzucać przez połowę. Nie, nie mogą w ogóle strzelać ani atakować bazy. Wyspa sam się zabije, bo skoczy pewnie z tej wieży, zobaczysz. Po prostu problem polega na tym, że wiesz, jak nas tak puszczał śmiesznie, bo pierw na te skrzyżowanie, te posunek Charlie, co było, nie? Później nas przesunął 300 metrów dalej, później znowu 300 metrów dalej, później znowu dalej i wtedy już się rozjebaliśmy. Mike się łata. Mike zdejmuje beret, wszystko, żeby go nie mogli wyczaić. Gdzie udawał cywila? Nie, czołga się. Jules za nim. Ten Jules. Jules siedzi, się wyleczył. Dramat szuka nas, ty. Łazi po tych dżunglach, kurde, i szuka... On się tylko czuga, tam nikogo nie ma już przecież. Wiem, ale szuka ciał, mojego ciała. Ale on o tym może nie wiedzieć, że tam nie ma nikogo. No. Znaczy, wiesz co, już wytłukł to, co było, nie? A tłuczą się wszyscy tam, więc chyba wie na radio, co się dzieje. W ogóle nie jest moje ciało, jak daleko zaszedłem, muszę zobaczyć. Ale byłem taki wkurzony, bo wiedziałem, że 100 metrów ode mnie jest Berek i Rutek. Słyszałem, jak nawijają, ale nie widziałem ich, cholera, bo w krzaku stali. No, widzę moje... Chyba to jest moje ciało? Czy... Moje albo twoje, bo leżysz obok mnie. O kurde, ja widzę jedno A ciało. A miałeś założony hełm Redu? Tak, miałem... No to, no to nie znajdziesz siebie. Kurwa, muszę gdzieś tu być. Nie, nie miałeś hełmu, beret miałeś czarny. No. No, Predek się przebija dalej z kimś, nie wiem z kim on tam siedzi. Ale z kim siedzi, ale nie przebija. No i tam nic nie mają na swojej drodze. Jedynie tam Mike. Jules. Jakbym wiedział, że będą mieć taką broń, to ja bym olał ten celownik, wolałbym muszkę szczerbinkę. O, jest. No moje... niewygodnie, może tak jest. Widzę nasze ciało. No się śmieję, tylko że to jest 7,62, celownik to 5,56. Tak, widzę ale nasze ciało. Ale na 100 metrów to nie robi żadnej różnicy. Kurde, towarzysz tak był skitrany. Kurde, towarzysz no, miał trafi. Perfekcyjną pozycję. No to wreszcie kropli już po tych drzewach w trawie gdzieś tam leży. No. Teraz widzę, wszystko zwolniło. Tak, bo się strefa walki wyznaczyła. Oni wiedzą, gdzie są, ci próbują ich obkrążyć, tak mi się wydaje. No. No co ten Mike robi? Mike się próbuje przedostać. Jak dla mnie to się im przedostanie i nos potuje. Mike'u do stodoły się chce przedostać. A tam siedzi Gienkow i Mirko i wszyscy tam. No, wiesz co, jakby się podczołga w tej trawie, to... Wytłukał no, mnie. Zauważyliby go z daleka. Czy na dronie pewnie go widać.
Coś wysadzili nasi. Posterunek chyba. Z ciekawości, ile mieliście zadań każda strona? Żadnego zadania. Tylko utrzymanie posterunków. Znaczy to wyście mieli utrzymanie posterunków, myśmy mieli a zająć. A wy odbicie. Znaczy wy zajęcia, a my po prostu utrzymanie. Jedyne to. Powalam do Julesa. No już go chyba nie ma. Nie, do Bizona i... Kto to jest? Michałek? To kurwa jest. Michałek. Julesa nie ma już. Już go zabili. No właśnie mówiłem, że mi już go brakowało po o, tej serii. O, wali teraz drugi. PKM. Ja pierdzielę, ten przez kule przechodzą przez budynek jak przez sito, kogoś tam trafili chyba. Nie trafili. Schował się Bizon do budynków, przez którego wszystko przechodzi. Szkoda, że wczoraj takie budynki nie było. No i chyba po Majku. Zbiera ostro. A, udało mu się. Nie, już po nim. Zemdlał. Zemdlał, nieprzytomny jest. O, umarł. No. Nie, żyje chyba. Nie, żyje. Zyska przytomność, o, dobiję. Ale to już jest po nim, dobiję go zaledwie, tak. Mogę mieć Majku granatnika? Nie ma. Bazażuje się. A. Na dachu sobie leży towarzysz i obserwuje. Kurde, walą w Bizona wszystko co mają. No nie wytłuką go, to jest na szkoda misji. Mirko chyba tam woli do niego. Bizon M60 ma, to chciałem wiedzieć. M240. Tak. A jak się Bizon rozstawi, to też ich ładnie posieka. Nie ma optyki, żeby ich tam sięgnąć. Ma! Bizon ma? Ma optykę. Nie, to jest aimpoint to tam. A, faktycznie aimpoint ma. Gdyby miał kurde ACOG-a chociaż to. Gdyby tam ładnie wystrzelał ich. Ale jak oni tam walą kurde przez krzaki do niego. Mi to go widzieć. Jedzie Mirko. Zjadą samochodami tam. Logia jako pozycję zmienia w końcu. Ale już ich prawie nie ma buforu. No tylko ci co są w mieście w samochodach, to i Turski z Malerem jeszcze gdzieś tam krąży. Do Durskiego z Malerem zaraz przyjdzie tam grupa sześciu naszych. Tak, a Gimko wjedzie na pretkę. Tiberia sprowadzi swoich tam właśnie. No to tam już Gimko. Tam właśnie Mirko jedzie, ja pierdzielę. Chyba dlatego. A tu teraz pewnie... Czemu dramat kurde nie idzie pomóc naszym? Tylko siedzi z Rutkim Berkiem tam z tyłu. Stwierdził, że są niewarci pomocy. Chyba Bizon teraz wali do niej. O, ale wyrypią zaraz Gienkowa. O nie, o kurwa, ale błąd. O. Co się stało, powiedzcie. Ale spieprzył. No powiedzcie, co się stało. No, nasza grupa pod dowództwem chyba tam Templara, to coś. Wyszli dosłownie, biegli przez pole w momencie, kiedy ten ze dwójką tam podjechał. Teraz mają siekę, kurde. O dziwo, ze dwójki nic nie trafił. Ta, bo nie strzelać im ze dwójki. Zapewne zwerowanie. Ty, przejechał swojego. I rozjechał jeszcze swojego. Rozjechali swojego. Co to był? Szakal przejechał swojego.
Zobacz, jak to ciało się ułożyło, kurde. Rozjechali swoje. Dostaliście ostrzał, tak, a macie rannych? Nie, ale mamy jedną stratę. Jak to macie stratę, jak nie mieliście rannych? Został rozjechany. Ale spieprzyli taką sytuację, mogli czterech wyrżnąć, nie, a oni jednego ledwo. Kto tam przez popolu biegnie? Maler z Tulskim. Templar sam ucieka. Templar co zostawił naszych? Nie. Nasi są przytomni. Predek właśnie cały czas strzela w tą M2. Gdzie jest Predek? Dymią się. A ty oglądasz streama? No. A, no to pamiętaj, 2 minuty do tyłu. Lecą prosto Predek na Turskiego, będzie jazda. Predek na Turskiego, tak. Idealnie, spotkaniówka na 5 metrów będzie, prosto w krzakach, z przełożenia będą się tu zaraz. Co on kurde robi? Turski. On się stracił pewnie. Turski trochę nie ogarnia. Chodzą, spacerują po lesie jak na jagodach. Ty, a ten, widzisz, broń na plecach, nie trzyma w ręce broni nawet. Co za tampon. Kurwa. Nie wiem jak broń ściągnąć pewnie. Jaki koleś. Zaraz wlezą kurde na naszych. Radek czeka. To ten Turski. No bo mówię ci, on zakręcił się broni nią i nie umie pewnie wyciągnąć, panikę ma. Ja pierdolę. To wygląda jakby miał problem z myszką, jakąś super czułość jakbym mu ustawiło, bo patrzy albo w dół, albo do góry maksymalnie. Nie może nic zrobić z tym, kurwa. O, udało mu się, wyciągnął broń. Ale zobacz, co mu się dzieje, kurde, on nie wiem. A no widzę, no faktycznie. Co, on ma za czułość za dużo, czy...? Nie, no on się boi, że może na drzewach się pochowali. Serio? W ziemi też się pochowali. To. No w końcu idą na siebie się tłuc. Kim on tam był? Z Malerem? Malerem. Z Malerem, no. Ta, uciekają. A ci uciekają, jak tam nasi ich dostrzeżą to... Ale Gienkow pojechał fajnie z swoją grupą. A drugie podejście robią sobie dwójkami. Kurna, nie, na śmierć jadą. O kurwa. No, powiem, powiem. Ale się trafia. Ale ma przesrane Gienkow tam. Ja pierdolę. Podjechało wsparcie, kurde. A jego się czołgać leją tam. Ale wytłukli. Tak, dwóch wytłukli, został i no Tantal. Tantal tam jest. Zoltan. Zoltan nieprzytomny. Tantal jeszcze żyje. No jedną stratę mieli. O, ładny strzał. Chyba nie się. Buddy joined your channel. Gladys Zoltan nie żyje. Zoltan chyba nieprzytomny jeszcze. Kabum. O. Teraz na pewno. Z kim była wymiana ognia przy tym Land Roverze w tej chwili? Ktoś... Gienkow, Szakal. Okej, bo strzelca odjebaliśmy na pewno z Land Rovera. Tak. Wypadł, ale Gienkow był jako kierowca po prawej stronie, wysiadł i tłukł was nad maski. A na za tym poszedł drugi Land Rover. Tak, drugi Land Rover nas zdjął, bo jego byśmy też tam załatwili, 2 granaty tam poszły w niego, chyba go poraniły. Nie, nawet nie trafiły, bo wszystkie buchy przed pojazdem uszkodziły koła, pojazd usiadł i wszystko przyjął koło pojazd.
Michael dalej siedzi w ten jest sam jakiś, miejscu. Jest jakiś spekt tutaj? Tak, jak zginąłeś, dajesz OK i masz spekta. No ja leżę martwy i nic nie mam. Nie mam żadnego OK ani nic takiego. Daj spację. Nie, mam widok po prostu z ciała, z trupa. Nie, to u mnie wyświetliło się takie coś, że trzeba... Spróbuję wyjść i wejść na slota. Jak przelogujesz się, to już to... Możesz już ten, nie myśl tego slota. Znaczy, no to bez slota po prostu wejść normalnie, nie? To właśnie nie, stracisz to, będziesz miał tylko czarne dead i koniec. No... Kurde. Ale komiczna akcja, jak was pierwszy raz dojechali na tym polu, to wyskoczył z szakalem ktoś był, ktoś wyskoczył z pojazdu, tylko nie patrzyłem kto i jak wysiadał z tej dwójki, ten cofał i przyjechał swojego. Akcja miesiąca. No ładnie tam wcześniej ten... Podlecieliśmy na ten posterunek, bo myśmy wysadzili ten na zachodzie. Tam wtedy, kurwa, podkładamy ładunki, spierdalamy, ja tam chyba właśnie też Land Rover wyjechał na plecy i nam walił po tych... Tak, bo tam kilka razy Land Rover, nie? Bo tam jęką był ustalony, myśmy go też widzieli, jak tam patrolował. Poczekaliśmy, aż odjedzie i wtedy wyskoczyliśmy, jak się zaczęła sieczka na wschodzie. Co ten Turski z Malerem robią? Oni w ogóle nie wiedzą, co robić chyba. Oni się całują chyba. Nie mają kontakt radiowy w ogóle? Ja pierdolę. Tiberian! Jak to na nas wyskoczyło, nie? Ja już padłem na ziemię, ale wiesz, ciągle żyłem i już chciałem strzelać. Naciskam na spust. Zapomniałem, że broń zabezpieczyłem, żeby jadąc na pacę przypadkiem nie wystrzelić w samochód, który jechał za nami. Ledwie zapatrywany. Szybko odbezpieczyłem i cały magazynek wyprułem i mnie zabili. No! Drugi jakby drugi Land Rover nie wyjechał, to byśmy dali radę. Drugi Land Rover tam wyjechał? Tak, drugi był właśnie. To, bo mnie też pociągnęło, bo ja byłem zasłonięty od Gienka i właśnie z boku mnie pociągnęła M2. No tam nie miałem osłony z tamtej strony, nie? Ja tam patrzę, że ktoś po ziemi się turlał jeszcze jak posrany. No, na pewno jeden pojazd unieruchomiliśmy przynajmniej. On był poszatkowany. On nie miał chyba z dwóch kół co najmniej. I chyba już palił się. Ta, pojazd. Rutek nie jedzie samochodem na kamikadze chyba. Tak, bo Rutek miał być w naszej drużynie, tylko nam coś wypadło, że musiał na pół godziny wyjść i dojechaliśmy bez niego. Potem mieliśmy się z nim przegrupować, ale zanim doszedł, to ruszyliśmy do boju. Bo wyszła taka sytuacja i tyle. On z kim jedzie? Sam. A z Berkiem. A, z Berkiem, no. Berek po niego pojechał chyba. Wzięli samochód. Nieprzytomny ktoś leży. Pradek chyba. Nie, kto to kurwa jest? Ty twitchujesz spekta, tak? Tak. Nie, ktoś nie żyje. Jakieś ciało. Michak. Michak z RPG-iem. To macie dwa punkty przyjęte już. Jeszcze jeden i powinien się to wygrać. Majku zabiera wszystko Julesowi. Bizon z KM-em siedzi w domku z Michakiem. A Dramat co robi? Dramat to z Bizonem, znaczy Berkiem teraz wszędzie. Dramat to w ogóle, kurde. Jak możesz, to zobacz, co robił ten... Pablo Templar Predek. Predek Templar i Pablo, oni sobie biegną teraz po polu. Na fabrykę. Będzie spotkaniówka z Milskim. Tak, tam jest Turski i Malek, którzy robią sobie jaja cały czas. No nie, bo myśmy się tam rozdzielili właśnie przy tym ostrzale pierwszym. W sensie oni przebiegali przez pole, myśmy osłaniali. Więc ja im kazałem już potem, jak się połatali, lecieć na fabrykę. Ale jak to wygląda, Turski Maler sobie jaja robią, a tu idzie trzech kurwa czerwonych nasi. A ci kurde nie ogarniają, jakieś jaja odpieprzają, ja pierdolę. Serio? No, oni łażą, patrzą się po sufitach, oglądają, nie wiem co, fugi liczą. A trzech ich podchodzi. Tak. Ciekawe, czy wiedzą, że tam siedzą. Radzie, weź mi wyślij, bo mi się nie chce przepisywać twojego Twitcha stąd. Przepisz. Wymusz. Ctrl C, Ctrl V zniku zrób. A wiesz kolery co? Jasnej, złotej. Ale wiecie co było najlepsze? Jak ja wchodziłem do budynku, potem w przejściu ktoś stanął i tak pierdolnąłem o ścianę łbem, że się kurwa sporaniłem. Ale byłem zdrowy, ty. Byłem cały kurde we krwi, ale nic mi nie było.
O, teraz wybiegają na siebie. Redzie trochę jak mój znajomy na strzelcu. Idą na siebie, patrz, kurwa. Halo, słuchaj. Halo. Ty, za murem będą, jeszcze za murem będą. Redzie? Co jest? To trochę jak mój znajomy na strzelcu, on mianowicie... To ten sam budynek? Nie, to jest sam budynek. Nie, to jest co innego, to jest chyba... Teraz wybiegałem na siebie, Kurwa, co mi ten jebany Steam pleguje właśnie, Redzie? Jeszcze nie wybiegną na siebie. Buddy joined your channel. Jak nie zobacz, wybiegają, a ci za winkla patrzą. Malery Tantal, co oni w ogóle robią? Ja nie mam pojęcia. Tekstury podziwiają. Nie, Tantal. Tantal umarł. Zobacz, Tantal wchodzą, będzie jazda. Templar biega. Patrz. O kurde. Redzie, włącz to, co się dzieje. No, dwie minuty jest. O, Maler ma szansę zareagować. A, co ich zobaczy? Co one robią w ogóle? Ludzie! No tam się, kurwa! Zrestartujcie Twitcha, bo siebie nie słyszycie. Twitch jest w tym speaker. Ja. O, Pablo dostał. Wszyscy dostali granatę. O! Synchroniczny. Jak ich ciała podskoczyły, widziałeś? Tak. Widziałem, synchronicznie. Wszyscy... Zrestartujcie TS-a! Ale my się słyszymy. Kurwa, jak masz dźwięk na tym, na Twitchu, to przecież drugi raz ci gadają. Jaki kurde idiota. Wyłącz umysł, bo to ci szkodzi. Ja pierdzielę. Dobra, teraz mnie panowie słuchać, tak? Tak. Okej, coś nam tym raz nie poszedł, ten kurde atak. Czy tam coś zrobili temu kurde Landkowi? Znaczy, zdjęliśmy strzelca, ale drugi Land Rover wyjechał, to nas zabiło. Oni się nawzajem wyrypali granatami. Tak, ci nieprzytomni leżą jeszcze, kurde. Słychać mnie? Tak. Co Turski Maler? Robił misję. Co byście robili, całą misję? Co byście zrobili w ogóle? Jules zrobił misję, ale wy odpierdolaliście jakiś szajs, patrząc na tym bo streamie. Bo nie mogliśmy wyjąć broni, po prostu wzięliśmy broń cały czas w ziemi i nic nie pozostało, tylko granatami mogliśmy rzucać. Taski. Nic więcej, mnie to strasznie chodzi. Oni tak wyszli na nas, to chuj, wyrzuciliśmy granatami. Woliście wyrzucać, podnosić, cokolwiek? Wszystko robiliśmy, nic nie dało rady. Robiliśmy. No to dlatego, no abyśmy się zgłosić tego i po prostu... Zgłosiliśmy, ja to zgłosiłem wszystko wyspie, że nie mogę podnosić broni. Powiedziałem, że tylko granatę mogę rzucać, a granatę tak rzuciłem, że... Nie wiem, mamy ciało chyba. Kto tak w tej fabryce tym granatem rzucił? Ja i Tarski rzucaliśmy granatę. Wszystkich trzech dopadliście, Tarski. Co ja? Nie. Trzech dopadli. Ja tam rzuciłem granat na drogę, pamiętam, za drogę i tam dwóch powinno dostać, lub jeden. Trzech leżało, nie to... Macie jak Maler wyciąga broń. Jeden zginął, a dwóch leżało rannych ciężko, nie? Jest, udało mi się, dobrze, Tarski. Jak jedziesz? Jest, dobrze. Dało nam się z granatem, chociaż nie mogliśmy broni wyjąć. To było przepiękne. To akcja była kosmiczna, boście się schodzili chyba od pół godziny. A gdybyśmy mieli broń, to byśmy ich przy tym lesie zlikwidowali, bo ja jeszcze widziałem tych snajperów, ale do co kazały mi wrócić, to wróciłem. Tak pięknie było. Wasz patrol przyjechał, widzę, teraz dobili rannych i teraz uciekają, a tam akurat Berek zaraz podjedzie do tej fabryki. Co ty gadasz, no Berek niedaleko stoi. No faktycznie, z Rutkiem szeroko jadą. Tak. Ale jak utrzymają tempo, a utrzymają, to wiadomo im na plecy ich pierdylą zaraz. Ale misja ogólnie fajna, mi się strasznie podobało to. Ja zginęłem przez to, że rannych musiałem ochraniać, kurwa. A tak ogólnie to misja powinna trwać godzinę, a już 10 pojazd. A drużyna Aliens tak w ogóle to nic nie zrobili, oni cały czas kurde łażą na tej flance, nic nie strzelają, nic. Co oni mają w ogóle zrobić? Mówisz, że misja powinna trwać godzinę, a jest dopiero dwa po, bo... Rutek, patrz co on zrobił. Tak, oni przed nim stoją, a on... Zaraz jak będzie kle... A ten lornetkę jeszcze wyciąga, zobacz. Co, on nie widzi za to. Ty widziałeś? Nie widzą mi! Rutek za ich plecami wjechał samochodem i będą fabrykę rozwalać. Nie zobaczyli samochodu. Ale jak on na bezczelnego zawrócił na środku drogi, sobie na wsteczne wjechał. A, nikt nie pilnuje tyłów, kurde, znowu. Nikt nie zauważył Rutka. O, Rutek ciała naszych znalazł. Nie no, ja jak Bety. Ja pierdylam. A Bizon dalej siedzi w tym budynku zresztą. Kurde, oni nie wejdą stamtąd. Berek koło wyspy. Najlepszy był to, że jak rzucałem granat, to granat też pół nisko polecił zamiast wysoko. A normalnie rzucałem. No jakiś strzał był.
Co nasi mają tu w ogóle? Fabrykę wysadzić, czy co? Chyba nie tak. Zająć, po prostu być tam przez 10 minut chyba żywi i tyle. No właśnie skichałem, bo wbiegliśmy troszeczkę zbytnio na ura, no i dostaliśmy się pod ogień. Ale jak to wyglądało, kurwa. Tam ci nie mogą normalnie bronią wycelować, a się granatami obrzucają z bliska. Ja pierdolę. Ale daliśmy radę, co chcesz? Jednego to zrobiliśmy. O, dron, no właśnie, żeby dron leci się. Na Berka, dron leci na Berka. To Berek zaraz zginie chyba. Dron leci prosto na Berka. Powiedz, jak dostanie. Tak, już zawracają. No przecież i tak jest nieuzbrojony dron. Berek go grabuje. Jakiegoś KM-ista. Ale potrącić chyba da radę kogoś dronem. Ale Rutka zobaczy w fabryce teraz. A. Fabrykę wyczali. Ten dron to jest ten barter, co nie? Tak. Gladi jedzie samochodem prosto na trawę. Na całą drużynę trawy tam. Tych dronów mamy chyba z 5 tam z pojazdów. W każdym pojedzie jest dron, ale tylko jeden. Drużyna Jenzo. Tam jest kościół, tak? Kościół trzeba zająć. Sprawdzają kościół teraz. Opactwo. Nie, liczę na powtórkę tej misji, tylko żeby ten błąd nie był, został zlikwidowany, bo kurio. Drugi raz chyba grać nie będziemy, bo to jest jedno podejście. O! Czyli chodzi gdzieś tam kiedyś od razu. Bo... I oczywiście mewy. O nie, po prostu chyba odpuścili punkt i chyba chcą lecieć na tą trawę z kostnie. Fabrykę chyba nie muszą rozwalić, tylko myślę, że muszą zająć, czy muszą rozwalić? Zająć. Zająć, po prostu być tam przez 10 minut. Ty, wracają się do fabryki. Ma piechotę. Ja widziałem, tę fabrykę już przyjęli, jak my byliśmy na środku. A, wracają do fabryki, a trawa zaraz wejdzie do popactwa i zajmie opactwo. Popactwo, tak, kurde. Teraz, kurde, jest takie... Taka stagnacja, bo... Ani jedni, ani drudzy nie chcą nacierać. Znaczy wiesz co, to jest tak, że wyspa coś zobaczy i wysyła tam ludzi i to tak latanie takie, wiesz, od kontaktu do kontaktu. No my tak na początku właśnie daliśmy się wyrypać drona przez dramata. A drona tak można zastrzelić, nie? Jasne, krótka seria. Czemu Berek go nie zastrzeli? Wisi nad nim przecież. To wyspa tam po dachu biegał tego, tej bazy waszej głównej? Też tam biegałem, siedziałem. Znaczy wyspa kłócał, a ja tam stałem. Nie, bo na początku tam było słychać, że w ogóle strzały koło was spadają? Tak, cały czas w nas się wkurwiłem i otworzyłem ogień. Ktoś tam widział na A3 chyba przejęliście i ja widziałem tam 4-osobową grupę i otworzyłem tam. Ty widzisz, Gladys z dwójką tam jedzie, oni się na błażej wzięli za to. Ci uciekają, a ten goni, kurde, są na dwójką. Jak Berek nie spieprzy, to zaraz ich zdejmie. A, Berek, już po Berku, jedzie do Berka prosto. Co ten Berek w ogóle tak długo robisz w tym ciele? Co on robi w ogóle? Modli się! Czekaj, RKM ma przejął. O. Po Berku wejdzie. Była jaka sytuacja, czy wygrywasz, czy przegrywasz? A, Berek dostał. O, odzyska przytomność. Ile? Dwa cele? O, ale no, samochód wybuchł. To Berek nie żyje. Kurde, dobrą akcję zrobili teraz. My musimy trzy cele. Ale czemu tak długo tam siedział przy tym ciele? Kurde, grabił i grabił i grabił. Bo on sobie wyciągał, wiesz co, tą Sawa sobie chciał wziąć i przekładał pewnie puszki. I miejsce robi w ekwipunku. No, szaka. Teraz się z kim to z dramatem i z Rutkiem powinien widzieć za 100 metrów, jak dobrze pójdzie. Gladi jedzie na dramata. No ja wycofułem się. A. Wyspa dronem ich wypatrzył chyba.
To on się skupił na tym punkcie, bo widział wcześniej jednych i Rutka i Dramata razem z tym, no, Derkiem i będzie uparł się pewnie, żeby zlikwidować. Go stoją i patrzą na siebie, nie? Zamiast pilnować perymetr. No, ale wyspa już im dał info. A to będą jechać po nich. Co Gladys został? No na plec nie wjeżdżałem, szybko pójdzie. Kto komu wjeżdża na plecy? Gienko wjeżdża Rutkowi. Okej. O kurna, dorwiej. Puka tym dronem szuka. Ty, Gladys nie zginął? Nie. Bo mi na fioletowo świeci. To oberwał. Tak, ostrzelali go. Kto? No. A on nie był ranny? Nie, nie, on stał, ale tamci są przy tym budynku, wiesz? I go zobaczyli. Buddy disconnected from your channel. Nie powinni się schować w tej stodole, przeczekać aż ten dron poleci. Ten wyspa ich dronem szukaj, no. I to co najlepsze na 100 metrów lornetkę. I się wychylają, mistrzowie. Powinni drona zestrzelić, mieć spokój. To było takie proste, kurwa. Ten dron prawie wysoko latał trochę. Nie no, wystarczy go wypatrzeć, no, kropka, kurde, na ten. Jest 2-3 naboje, jakby tam drużyna pierdykła serię, to... To jeden nabój. No tak, tylko mówię, jak jest mobilny, a może teraz niżej lata, ale na początku na tyle wysoko nim latał wyspa, że nie było takie proste. Myśmy też go widzieli, jak gdzieś tam przelatywał, ale no... Marne szanse było w niego strzelać. Nie, no, na razie dramat widzę z Rutkiem, jak będą tak dalej robili, to stracicie wszystkich ludzi w miejscowości, bo tam dwie drużyny od północy idzie. Ale no widzę właśnie. A wyspa ich nie widzi. Ale wiesz co, tam jest Tox, on się zajął najwyższy budynek, najwyższy piętrze, więc... No, nie, on zszedł z budynku, on teraz tam siedzi. Oni mieli pójść chyba na to samo, na sam kościół, na samo opactwo, nawet nie patrzę do tej miejscowości. Jest tam budynek. Bo oni... Mówię, że oni w budynku są bezpieczni. Ktoś wybudował budynek, to... No, ale nie obserwują północy, a od północy właśnie idą. Znaczy, chodzi mi o to, że prędzej oni po prostu zajmą cel, nie? Bo tam właśnie Alienzo, Maras, to jest drużyna Marasa, nie? To Ghost u nas był, nie? Oni wysadzili ten posterunek wschodni i potem się właśnie przebijali flanką dookoła, nie? Dobra, ja panu widzę, powiedzę chyba. Dawaj. Ej. Sakar, Mirko i Gienko szukają Rutka, a Rutek siedzi z dramatem w tej opuszczonej, kurde, budowie. Panowie, jak się w ogóle oberwie i leży się na ziemi, to jest jakaś w ogóle szansa, żeby wstać, czy tylko medyk? No Jezu, ja potem dostałem, prawda, jeszcze wstałem, nie? Zdarza się, zależy jak oberwiesz. Ja czekałem chyba 5-10 minut, teraz jest spokój. Nie, już tak tyle, to już nie. No to raczej medyk. User disconnected from your channel. Co tam zaś strzelił? O, ale pięknie strzelił z granatej. Cała trójka padła chyba, nie dwóch padło. Kogo? No, kontekst. Idealnie kłocis. Cała trójka poszła się rypać. Ja pierdę. Jo, jeszcze balon tam. Dostał centralnie. Dramat obserwuje, a Predek... Znaczy, Predek strzela, Dramat daje poprawki. Rutek. A odwrotnie. Ja nie żyję już. A wróć Rutek. Ale dostaliście z granatnika. Ja pierdolę. Ale jak ich wyspa nie znalazł tym dronem? Jak oni byli w drzewach i w krzakach, to po prostu ich zgubił.
User left on teraz z dronem niskolata i już jest flipana. To co, zostało was czterech i wyspa w bazie. Buddy joined your channel. Już niedaleko. Jakaś ambasada jest, czy co? Wiesz, to proste. Ja miałem stwierdzić, że oni siedzą w środku. Nie na zewnątrz. Ale gos tak powoli podchodzi, że nie wiem, czy zdążą. Muszą w godzinę tam podejść. Są w tym kościele, czy tam. Najlepsze było to, że mój kompan, który rzucał granatem, nie ujebał, bo źle rzucił granatem. Słyszałem właśnie. Proszę, dwóch ściągu. Koniec. Koniec? Mhm, bo zajęcie posterunki. Dobra, ale jest to wszystko nagrane, jakby co. Rady, ty patrzyłeś wtedy, jakby tam walczyliśmy tym granatami? Nie. Yeah. No, myśmy się tak... Chciałbym to zobaczyć. To było kosmiczne. Towarzysz, towarzysz, kurde, nie dość, że czarny, to jeszcze się umurzył. Jakąś farbą. Kurwa, dobra misja. Zarmiśmy się raz. Ten wyspa powinien wyjść z bazy i się poddać. Całą misję przesiedział na wieży.